szybko leci, prawda? I ani się obejrzeliśmy, jak minął już rok od naszego poprzedniego festynu i dzisiaj spotykamy się już na czwartym festynie w Terebeli, który organizuje Koło Gospodyń Wiejskich, Sołectwo Terebela oraz nasz nowy radny gminny. Mieszkańcy Terebeli oraz ci, którzy u nas już byli, zapewne wiedzą, że u nas jest bardzo fajnie, wesoło, smacznie, a ci, którzy są po raz pierwszy, na pewno się o tym dzisiaj przekonają. Działamy od 2019 roku. Tak małymi kroczkami staramy się organizować co roku festyn rodzinny. W tym roku jest już po raz czwarty. Trochę nas pandemia tam zatrzymała, ale powoli działamy. Organizujemy choinki dla dzieci, dni babci, dożynki wiejskie. Także no coś tam działamy. A na festyn przygotowałyście? Festyn przygotowałyśmy, tak, przygotowałyśmy jedzenie, różne atrakcje, konkursy, które się odbywają. W tej chwili już rozpoczęły się konkursy dla dzieci i dla dorosłych. Mamy zaplanowane również biegi uliczne tutaj przez wieś w trzech kategoriach dla dzieci oraz turniej piłki siatkowej plażowej na naszym nowo powstałym boisku, które tam powstało z tyłu, w tle za mną, z inicjatywy radnego i będą to dziś, zgłosiło się sporo drużyn, będą to dzisiaj rozgrywki o Puchar Radnego Wsi. Mamy stoisko z jedzeniem, tak jak wspomniałam, mamy tam bigos, zupy, ciasta, które dostarczyły panie ze wsi. Bardzo jestem zadowolona, bo dużo tych ciast dotarło, panie dopisały. Mam nadzieję, że frekwencja jeszcze się zwiększy tutaj naszych gości, że będą się częstować, bawić. No i... A mieszkańcy Terebeli angażują się w takie wydarzenia? Chętnie się spotykają, domagają się takich imprez? Chętnie się angażują, spotykamy się, domagają się, już mi wymyślają jakieś tam nowe, mają pomysły, poddają, jakieś kino letnie w głowie, jakieś wieczorki, w związku z tym, że mamy wiatę na boisku, mamy teraz piłkę, więc wieczorami młodzież się tutaj teraz często spotyka, grają sobie. No mnie to cieszy, bo coś się we wsi dzieje. Chciałoby się, żeby jeszcze więcej tych ludzi się angażowało, no ale myślę, że trzeba przykładem pokazać, że można coś zrobić i wtedy może ludzie wyjdą z domu, trochę się więcej pointegrujemy. Jeszcze pytanie, żeby taki festyn mógł się odbyć, potrzebni są podejrzewam sponsorzy, nie tylko praca rąk. Tak, dokładnie, chociaż praca rąk, podkreślam, zawsze najważniejsza, bo tych rąk do pracy brakuje. Jeśli chodzi o sponsorów, to mamy kilka firm, mieliśmy, które nam przekazały słodycze, produkty spożywcze i gadżety do konkursów. Jest to sklep Lewiatan z Grabanowa, Castorama z Białej Podlaskiej, firma Elmar, piekarnia z Leśnej. Radny nasz nowy gminny zasponsorował różne upominki. No a resztę po prostu funduszami koła gospodyń, tak? Które tam mamy składki, mamy tą dotację z agencji, no i z tego staramy się organizować to, na co nam środki pozwalają. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło otwierać tutaj ten piknik. Jestem ukontentowany przygotowaniem tej imprezy. Byliśmy świadkiem przed chwilą wspaniałego występu, wspaniałej piosenki. Widać, że ogrom pracy tutaj musiał zostać włożony i ogrom oczywiście serca. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscowości wyjątkowej, w miejscowości Terebela. Zastanówmy się, dlaczego ta miejscowość jest tak wyjątkowa. Terra z łaciny oznacza ziemia, ale jest także drugi składnik, druga część nazwy tej miejscowości. Bella, bella z włoskiego piękne. Piękna, piękna ziemia, tak i tutaj, gdzie się nie rozejrzymy, widzimy piękno. Piękno placu, piękno miejscowości, piękno łąk, piękne uśmiechy naszych dzieciaków, które biegają tutaj dookoła. Ale piękna ziemia, Terebela, to także piękni ludzie i nie tylko piękni zewnętrznie, ale także piękni wewnętrznie. Widać to po dzisiejszym zaangażowaniu, po tym, że potraficie dać od siebie, włożyć w to wszystko swoje serce, dzielić się z innymi tym, co macie. To jest wspaniałe.
mnóstwo ludzi. Pachnie kiełbaską, no miło tak się spotkać w niedzielę. Oczywiście, fajnie, to mało powiedziane. Widać tutaj, jak mieszkańcy wkładają ogrom serca w przygotowanie. Także no, moje serce się cieszy, tym bardziej, że łączymy tutaj zabawę, dobrą zabawę ze sportem. Także same pochwały. Pochwalić należy także gospodarza miejscowości Torwana, czyli panią Sołtys, bo nie tylko dba o to, aby mieszkańcy mogli się spotkać, wspólnie bawić, integrować, ale także dba, żeby chociażby dzieci miały pracować. Oczywiście, no, pochwały należą się tu przede wszystkim pani Sołtys, także panu radnemu, pozostałym organizatorom, czyli całemu kołu gospodyń wiejskich Terabela i oczywiście wszystkim sponsorom. Było powiedziane, że pan Wójt również miał wkład tutaj w ten plac. Tak jest, zakupiliśmy tutaj sprzęt do siatkówki plażowej, natomiast mieszkańcy z własnej inicjatywy, własnymi siłami przygotowali to boisko, więc wykorytowali teren, przywieźli odpowiedni piasek i jest mały, ale za to użyteczny obiekt do siatkówki plażowej i mam nadzieję, że dzisiaj z niego będę też mógł sam osobiście skorzystać. Pan wójt wtedy mówił, że zaczniecie stawiać się również na sport w gminie. Tak jest. Nie tylko, no nie samą kulturą gmina żyje, nie samymi drogami, ale też i sportem i tutaj chcemy położyć większy nacisk, nie tylko organizacyjny, ale finansowy, żebyśmy mogli sport w naszej gminie także rozwijać. Szanowni Państwo, jestem naprawdę dumny, że pochodzę z pięknej ziemi, z Terabeli. Jako wasz wybraniec do Rady Powiatu, chciałem zadeklarować, tak jak tutaj wójt powiedział, wielką współpracę powiat gmina Biała Podlaska. Również z tego miejsca przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia od pana starosty, pana Mariusza Filipiuka, od całej Rady Powiatu, w której uczestniczę, jestem w zarządzie tej Rady i chcę również z tego miejsca zapewnić, że ta współpraca przez całą kadencję będzie się bardzo dobrze układała. Czego tutaj macie dowodem piękną drogę do Terabeli i dalej już do Bitulina. Złożony wniosek o ścieżkę rowerową do Terabeli. Także na razie się dzieje i podejrzewam, że z tym wójtem, z tym kierownictwem naszej gminy daleko, daleko zajdziemy.